znajdujemy się na budowie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Będzie to po 30 miesiącach jeden z najnowocześniejszych szpitali zrealizowanych w Polsce. W części wschodniej mamy tak zwaną część łóżkową oraz oddziały, różne oddziały specjalistyczne. W części zachodniej będzie tak zwana platforma gorąca, gdzie będzie SOR oraz wykonane będą sale operacyjne. Obiekt, który realizujemy, jest obiektem użyteczności publicznej. Ponad 1000 otworów okiennych i drzwiowych na tym obiekcie. Do tosowania, szalowania tych otworów używamy elementów wielokrotnego użytku. Są wykonane ze stopu aluminiowego. Bardzo łatwo się je montuje i demontuje. To nam oczywiście przyspiesza realizację tej inwestycji. W chwili obecnej wykonujemy ostatnie dwie sekcje płyty fundamentowej. Równolegle wykonujemy również stropy części podziemnej na pozostałych części budynku. Płyta fundamentowa składa się z dwóch poziomów. Poziom kanału i poziom podziemia. Minus 10 metrów to jest najniższy punkt płyty fundamentowej. Całość obiektu wspierana jest technologią BIM od fazy ofertowania po finalną realizację.